Witam moich sztywnych klopsików, witam w kolejnym odcinku z gry Kroniki Mertana Archolos. Moi drodzy, tak jak skończyliśmy w poprzednim odcinku na tej lokalizacji, tak dzisiaj możesz ty zacząć łapką w górę, a ja zacznę rozmową z tymi gościami tutaj i oczywiście kontynuujemy sobie misję, która nazywa się Jedyna Droga do Jona i tam się właśnie udajemy do tego Jona. Mam wrażenie, że w poprzednich odcinkach mówiłem Jorna, ale Jorn to nas chyba brat, nie? Na początku w ogóle mówiłem Jorn po angielskiemu, a to polska górą, polska modyfikacja, Jorn. Dobra widzowie, gramy, możecie zostawić lajka, wpaść na Twitcha, bla bla bla, wszystko macie w opisie, wejdźcie tam. A my musimy się rozgrzać, musimy tutaj poddymić, musimy znaleźć, zabić 300 pełzaczy. Ale na samym początku może pogadajmy sobie z Baesem. Ulryk myślał, że sobie nie poradzę. Nie bierz tego do siebie. Po prostu nie mamy zbyt dobrej opinii o miastowych. Tak czy inaczej, skoro jeszcze żyjesz, to jest dla ciebie kolejna robota. Jeden z naszych zwiadowców zauważył orkowy patrol w pobliżu naszych granic. Nie, no kolego. Musimy upewnić, że zostaną odpowiednio powitani. Orkowie? Tutaj? Wiesz, jeśli się boisz, to zawsze możesz wrócić do miasta i schować się za spódnicami magów ognia. Nie traćmy czasu. Chodźmy ubić te bestie. I to mi się podoba, chłopcze. Masz w sobie ducha walki. Obyś go tylko nie wyzionął na sam widok zielonoskórych. Kurwa, że rozjebałem sam szwadron ich pewnie. Ja tu dowodzę. Dywizja. I masz się trzymać blisko mnie. A, jasne. Jeśli ruszysz do ataku, zanim wydam rozkaz, to nie myśl, że ktoś pobiegnie cię ratować. Dobra, sam ich rozpierdolę. Chłopcy, za mną. Pokażemy im, z czego są zrobieni prawdziwi mieszkańcy Archolos. Dobra widzowie, a więc takim akcentem biegniemy, ja tylko jedną rzecz sobie zrobię. No i wszystko i lecimy dalej, tylko mam jakiś wpis w ogóle w tym dzienniku. Dostałem wyraźne instrukcje, by nie oddalać się od oddziału. Uny chyba nie sądzi, że mi się uda pokonać pełzaczy. Wysłał nawet patrol, który miał poprawić robotę po mnie. Dowiedziałem się od nich, że mogę ruszać, że ruszałem zapolować na grupę orkowych zwiadowców, które dostrzeżono w pobliżu. Dowódca oddziału wymyślił sobie, że mam im pomóc. Mam pomóc się ich pozbyć. To dobra okazja, żeby zaimponować Ulrykowi. Może dzięki temu uda mi się porozmawiać z Jolem. No dobra, czyli rozumiem, że wyjścia nie było. Zresztą, kurczę, nawet jakby było wyjście, to czy ja bym nie chciał rozpierdolić zwykłych orków? Oczywiście, żebym chciał rozpierdolić orków. Bo faktycznie w tym czwartym rozdziale trochę ich tutaj przybywa na wyspę Archolos. Z tego co rozumiem, to teraz trwa bitwa w Korinis, tak? Z orkami. Kto nie oglądał jakby Gothica, kto nie grał w Gothica, albo nie widział Gothica u kogoś, kto grał w Gothica, ale skomplikowane zdanie wymówiłem, jak zadowolony z siebie, no to nie będę mu spoilerował, ale znamy wynik tego wszystkiego. Natomiast jako Marvin nie dobrze, możemy być pewni przyszłości. Teraz wystarczy dobrze zaplanować uderzenie i powinniśmy wybić te kupy mięsa, zanim w ogóle się zorientują, co ich zaatakowało. Więc rozumiem, że my tutaj patriotycznie i tak bronimy mieszkańców. Pilnujecie, żeby nigdzie się nie ruszyli. Gdyby coś zaczęło się dziać, natychmiast zagwiszczcie. Ty idziesz za... Nie, jaki Jakub? Weźmiemy ich z dwóch stron. Będziemy musieli przeprawić się przez rzekę, ale dobremu wojownikowi woda nie straszna. Przez rzekę będziemy. No dobra, no to chodźmy za tobą. A zatem szefuj, szefie. Baes. Pewnie sam bym rozpierdolił tych orków. Chyba, że to będą jakieś dojebane orki. Ork nie wiem, kurwa. Orka wojownik... O, ork szaman, myślę, byłby całkiem solidnym przeciwnikiem akurat. Gdzie ty widzisz tych orków? Ty mi powiesz, gdzie ty widzisz tych orków? Ja tu w ogóle żadnych orków nie widzę, ty. Może to bagienne ziele. To nasz kurwa niesławny koleżka, który nas ciągle wkurwiał, zaczął hodować, ci wpłynęło na mózg, ty. Może jednak decyzja z bagiennym zielem nie najlepsza. Gdzie ty widzisz ten zwiad orków? Ty, albo to może ja jestem pijany, albo ślepy. No nie widzę. W jaskini jakieś? Nie no, mówisz, że przepłynąć przez rzekę, czyli gdzieś tędy idziemy, tak? No dobra, no chodźmy na razie zanim będziemy spekulować, gdzie mamy iść konkretnie. Flanka! Gdzieś tutaj? A tam są! Dobra, flankę robimy. Jesteśmy na miejscu. Te dranie niczego się nie spodziewają. Idealnie! Wyciągaj broń i nie obawiaj się śmierci. Czasu katrupić te pomioty Beliara. No...
Raczej na cirku. A tak, kurwa, trochę ich jest. Może sam. A to zwiadowca widzę. Kolejny ork zwiadowca. Nawet nie mam co bić, bo mi wchodzicie kurwa w ten. Łe, takich orków to by na pewno solo rozpierdolił. Ja chyba trochę więcej biję nawet od was. E, zabiłem naszego. Dobra walka. Ups. Naostrzcie broń i obetnijcie im łby. Będzie co powiesić w karczmie podczas dzisiejszej uczty. Kto by pomyślał, wciąż jesteś w jednym kawałku. Nie tak źle jak na miastowego. Przepraszam. Jak na mnie jesteś. Nie wyciągaj broni. Potrafisz wykonywać polecenia i nie boisz się walki. Ulryk może i będzie miał z ciebie jakiś pożytek. Wróć do niego i mu to przekaż. Ja przekazać. Mógłbyś mi coś opowiedzieć o wilczych synach? Nie ma co się rozgadywać, chłopcze. Jesteśmy narodem twardych ludzi i mamy w poważaniu wszystkie wymysły mieszczuchów. Żyjemy według swoich własnych zasad i zgodnie z tradycją przodków. Nie zmienimy tego. Nieważne, jak bardzo się to królewskim nie podoba. Rozumiem. Każdy w wilczym leżu jest wojownikiem? Czasami zapominam, jak inne życie prowadzicie na nizinach naszej wyspy. Oczywiście, że każdy jest wojownikiem. Celem życia każdego z nas jest bronienie naszego domu, naszych rodzin i naszych tradycji. Nie znaczy to oczywiście, że każdy z nas jest tylko wojownikiem. Wszyscy polujemy, budujemy i gotujemy. Nie ma u nas twardego podziału na zawody czy obowiązki przydzielane zgodnie z płcią. Każdy robi wszystko, co potrzebne, by twierdza mogła trwać. No, to taki, kurczę, trochę taki właśnie styl wikingów, no nie? Tu nie znajdę. Każdy walczy, każdy o rodzinę, coś tam, każdy wojownik. Wikingowy styl, bardzo mi się to podoba. Niczego tu nie znajdę. Dobra, orkowie, zwiadowcy nic nie mają. Czy my mamy się teraz bezpośrednio do tego naszego szefa, Ulryka? Mam nadzieję, że to wystarczy, by Ulryk pozwolił mi zobaczyć się z Jonem. No dobra, no to bezpośrednio do Ulryka idziemy. Daleko nie mamy, więc nie ma co zatrzymywać. Takim, a nie, no trochę jest akurat, hopsa. Trochę jest. Ale z drugiej strony wiem, co mam robić, wiem, że cel jest jasny. Wydaje mi się, że fajne jest zatrzymywanie odcinków w momencie, kiedy nie wiem, co mam zrobić, nie? I muszę się chwilę zastanowić, muszę to chwilę przemyśleć. No a spokojnie wtedy sobie zatrzymuję odcinek. Kurczę, robię 3 pajacyki. Chociaż nie muszę, bo już jestem jednym wielkim pajacem. Ale zawsze tam sobie, wiecie, dopompuję, kurwa, trochę powietrza do krwi. I dzięki temu siadam, myślę, co robić dalej. Trochę czytam na internecie, zawsze może tam internet. Zawsze może nie, tak? Ale w niektórych sprawach internet pomaga. Podpowiedzią jakąś, gdzieś tam czasem znajdę wątek jakiś. No i wtedy mogę siadać i wiem, co mam robić, prawda? Ale teraz, jak mamy takie bezpośrednie wejście, bezpośredni cel misji, dokładnie wiemy, co mamy robić, to chyba nie ma sensu zatrzymywać odcinka. Ulryk. Jak żyjesz? Jak się udało polowanie na pełzacze? Łatwo. Przy okazji upolowałem kilku orków. Czyli Baez wziął cię ze sobą na jego polowanie, a ty dalej jesteś żywy. Nieźle, całkiem nieźle. Myślałeś, że nie przeżyję? Zawsze wolę zakładać niefortunny bieg wydarzeń i pozytywnie się zaskoczyć, niż doświadczyć niemiłej niespodzianki. Kiedyś też tak robiłem. To jak będzie z tym Jonem? No chyba to jest dobra taktyka. Z drugiej strony dobrą taktykę jest też mierzyć bardzo, bardzo wysoko. A wtedy, jeżeli ci nie wyjdzie, to się czujesz chujowo. Może to jest lepsze podejście, może warto by było do niego wrócić. I ze wszystkich przebywających tam pełzaczy dostaniesz ode mnie pisemne pozwolenie na wejście do środka. Widzę, że macie tu spore problemy z pełzaczami. Nawet mi o tym nie przypominaj. Wszyscy doskonale wiedzą, że te góry są domem nie tylko wilczych synów, ale także całych chmar pełzaczy. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej, a ich ostatni atak był niczym potężna fala na spokojnym morzu. Dobra, rozpierdolę ich, nie ma sprawy. Ataku. Aż tu nagle w ciągu kilkudziesięciu minut pełzacze przetoczyły się przez całą kopalnię. Do górnej bramy dotarły tylko odgłosy walki i krzyki kopaczy. Gdy przybyliśmy z posiłkami, nie było już kogo ratować. Otwarta walka nie miała najmniejszego sensu, więc wysłałem grupę doświadczonych łowców pełzaczy do uprzątnięcia tego bałaganu, a na ich czele stanął Jon. Nie no, idziemy tam. On jest łowcą pełzaczy? I to cholernie dobrym. Facet nie jest stąd, ale traktujemy go jak swojego.
Zwiedził pół świata, walczy nie gorzej niż moi chłopcy, a w dodatku jest jedną z niewielu osób, która wie, jak naprawdę efektywnie radzić sobie z pełzaczami. Nie mogę tu na niego zaczekać? I on siedzi już pod ziemią od kilku dni. Kto wie, ile mu tam jeszcze zejdzie. Jeśli naprawdę zależy ci na pilnej rozmowie, to najlepszym sposobem będzie zejście w głąb kopalni. Udowodniłeś już, że nawet sam jesteś w stanie poradzić sobie z grupą pełzaczy. Powinieneś odnaleźć ona bez większych problemów. Ja tu nie zamierzam. W razie ruszam do kopalni. Nawet siedzieć i czekać. Tam góry srebra są. Tu jest pismo, które upoważni cię do wejścia do środka. Pokaż je strażnikowi kopalni. Będzie wiedział, o co chodzi. Do wrót kopalni najłatwiej dotrzeć, gdy skręcisz w prawo, zaraz po wyjściu z mojej komnaty. Wiem, już tam byłem za 6 razy pewnie. Najniższe piętro. Powodzenia, chłopcze. Dzięki, no 6 razy to trochę chciałbym przesadziłem. Jeszcze o coś zapytać. Macie własną kopalnię srebra? Nie słyszałeś nigdy o legendarnym srebrze Wilczych Synów? W zamierzchłych czasach wykuwano z niego monety do handlu na całej wyspie. Teraz większość wykorzystywana jest do produkowania tych wspaniałych pancerzy i broni, które dzierżą moi wojownicy. Oczywiście czasami sprzedajemy te... O! Nie przeszkadza ci, że Myrtańczycy władają Archolos? Masz długi język, chłopcze. Mówił ci to już ktoś? Ujmę to tak, boli mnie, gdy widzę, jak ziemia moich przodków jest pod pieczą obcych. Się przypomina. Oni wygrali wojnę i takie jest prawo zwycięzców. Wilczy synowie wierzą przede wszystkim w siłę. I te wiele wiosen temu zostaliśmy pokonani przez naród silniejszy od nas. Nie oddaliśmy im jednak tej twierdzy. Sprawiliśmy, że krwawili tak bardzo, próbując ją odbić, że aż gotowi byli do pertraktacji. Jedna mała wyspa kontra całe imperium. Tylko naszej sile i wytrwałości zawdzięczamy to, że dalej trwamy. W przeciwieństwie do tak wielu narodów, które Myrtana pochłonęła. Okej, dobra, to wszystko. Lecimy dalej. A w tym shotcie to było tak jakoś. Jasper, gdzie masz jedynki? A Jasper? Boli się to! Boli się to, że nie mam jedynek, co? Też byś nie chciał. Boli nas to, że Ulrich tu siedzi na tronie. Boli nas. Też byśmy chcieli, nie chcieli mieć, kurwa. Nie wiem, co ja gadam, co byśmy nie chcieli. Mam pismo od Ulrycha. Też byśmy chcieli mieć zamek, ale nie chcieli Archolos. Boli nas to. Faktycznie. A po co ty w ogóle się tam pchasz? Życie ci niemiłe? Nie musisz tego wiedzieć. Masz tutaj pozwolenie na piśmie. Otwieraj przejście. Człowieku, zaraz za tą bramą roi się od pełzaczy. Pozwolenie pozwoleniem, ale głupi nie jestem. Jeśli chcesz wejść do środka, to musisz mi załatwić wsparcie. Sam nie mam zamiaru walczyć z tymi paskudztwami. No masz to wsparcie mnie. Chyba żartujesz. Otóż nie. Jestem całkowicie poważny. Cholera, to tylko wyrośnięte mrówki. Otwórz bramę. Nie, to moje ostatnie słowo. Nie no. Chcesz się narazić Ulrykowi, tak? W żaden sposób mu się nie narażam. To pismo zawiera tylko pozwolenie na wpuszczenie cię do środka, a nie... Wilczy synowie. Cholera. Mam za ciężkie paluchy, widzowie, i wam skipuję połowę jakie tego. Jakie to ma być wsparcie? Przyprowadź mi kilku ludzi, którzy potrafią się bić. Dwóch, trzech powinno wystarczyć. Chodzi ci o konkretnych ludzi? Kombinuj! Na pewno znasz kogoś zawsze skorego do bitki. Nie musi być uczciwy, mam to gdzieś. Najważniejsze, żeby się do czegoś nadawał. Rozejrzyj się w wilczym leżu. Może któryś syn nie będzie miał akurat nic do roboty. A jak nie, to szukaj gdzie popadnie. Nawet na bagnach albo w wulkanie, jeśli będzie trzeba. Ja pierdolę. I nie zawracaj mi więcej głowy, póki kogoś nie znajdziesz. To za mało. Panie strażniku, tak bym ci kurwił kopa. Strażnik kopalni nie wpuści mnie do środka, dopóki nie przeprowadzę mu dwóch ludzi jako wsparcie. Najlepiej będzie, jeśli rozejrzę się wśród mieszkańców leża za kimś, kto potrafi się bić. No czy dlaczego te wszystkie misje nie mogą być zawsze takie łatwe? No przecież ja bym te pełzacze na bank są jakimiś bobkami, no. Nie wierzę, że to są przeciwnicy na tyle kurwa godni, żeby kogokolwiek tu przyprowadzać. Ostatnie polowanie całkiem nieźle nam wyszło, co nie? Powiedz mi, chłopcze, dużo podróżujesz po wyspie? Bywam tu i tam. To bardzo dobrze się składa. Nie opuszczam zbyt często tego miejsca, a poza Archolos nie byłem nigdy. Ostatnio jednak przybył do nas kupiec, który opowiadał historię z odległych krain.
wspominał o przedziwnych bestiach, których na naszej wyspie nikt nie miał okazji zobaczyć. Podobno w zależności od terenu i klimatu, te same zwierzęta przybierają różne barwy. Mnie osobiście od zawsze fascynowały wilki. Silne, inteligentne, a jednocześnie czułe i opiekuńcze. Chciałbym, abyś przyniósł mi wszystkie skóry różnych wilków, jakie tylko uda ci się znaleźć. Zadałem, kolego. Za każdą zapłacę ci hojną sumkę. Tym większą, im bardziej unikalna ta skóra będzie. Zadałem wszystko. Poszukam. Ale może być. Świetnie! Jak jakiejś znajdziesz, od razu daj mi znać. Mam lodowego i tak dalej. No wszystko posprzedawałem, kolego. A mamy, nie, ty mamy jednak. Proszę, oto skóra wilka. Wygląda całkiem nieźle. Czy należała do jakiegoś osobnika z Archolos? Tak, został całkiem niedawno oskurowany. Wyśmienicie. Te kilka sztuk złota powinno być odpowiednią nagrodą. Pokaż, dostanę jakieś turbo więcej. 25 sztuk złota. Ile kosztuje? Gdy będziesz miał kolejne futra. Jasne, 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 kolego. Pokaż, ile kosztuje zwykłe futro. Tylko nie wiem, czy je znajdę. Skóra dzika, dzika, dzika. Wilka, wilka, wilka. To jest chyba skóra wilka. 10. Ej, o kurwa, płaci jak... Ło kurczę, widzowie, to teraz jakbym miał wilków lodowych, to wystarczy, że ja tam pójdę, kupię lodowego wilka i mu przyniosę, jeszcze zarobię siano. Zdobyłem dla ciebie skórę czarnego wilka. Skórę czarnego wilka? Nie jest to szlachetna czerń warga, ale należy ci się parę monet. Dzięki. Mam tutaj skórę warga, może cię zainteresuje. Te bestie są cholernie niebezpieczne, a sama skóra wygląda wspaniale. Podoba mi się głębia tej czerni. Słyszałeś kiedyś o orkowych psach? Mam dla ciebie skórę jednego z nich. Orkowy pies? A skąd ty wytrzasnąłeś na Archolos skórę orkowego psa? Jesteś pewny, że to nie skóra warga? Wiele osób je myli. Przecież te dwa gatunki mają zupełnie inny kolor futra. Można je dostać u niektórych kupców, ale co gorsza, na wyspie też już podobno trochę się ich kręci. Niedobrze. Obaj wiemy, co oznacza ich obecność. Niemniej futro to futro. Masz tutaj zapłatę. Dawaj pitonk, jeszcze to. Spójrz na tę skórę. Wygląda jak skóra wilka żyjącego na pustyni. Pokaż mi to. Co mam lodowego? Wydaje się dość mało jak na skórę wilka. W ogóle wygląda, jakby ściągnięto ją ze zwierzęcia o trochę innej budowie ciała. Jesteś pewny, że to z wilka? Niestety nie miałem okazji dopytać o to jej poprzedniego właściciela. Cóż, tak czy inaczej, to ciekawe znalezisko. Podejrzewam, że niewiele osób na Archolos miało okazję mieć coś takiego u siebie w domu. Należy ci się za to trochę złota. Potrzebuję kogoś. To teraz ty mi pomożesz, co ty na to? Niestety, jestem zajęty. Nie pomogę ci. Kurwo zdradziecka. Ja ci tu skóry przynoszę, a ty co? W ogóle będę miał napisane, mam. Liczych skór wiele. Różnych wilków za dostarczenie każdej z nich. No wydaje mi się, że jedyne co brakuje temu ziomkowi to skóra lodowego wilka. Lodowilk. Ale... Słyszałem, ale że on to przy okazji ogarniemy, jak będziemy w mieście Archolos. Coś było, ale chyba tylko rzucił taki pomysł. Nigdy nie był dobry w rękodziele. Co innego jego syn. Ten to zawsze był złotą rączką. I przy okazji dobrym łowcą. Niestety. Parę miesięcy temu stwierdził, że chce zobaczyć świat i popłynął na Korinis. Ciekawe, czy przy tych wszystkich orkach w ogóle tam dotarł. Okej, okay, właśnie, a propos tych skór spełzaczy, znaczy tych pancerzy spełzaczy. To z tego co kojarzę, kowal jest tutaj, prawda? Słuchaj, udało mi się jeszcze troszeczkę zebrać tych płyt. Proszę. Masz bardzo. Na ciebie. Wszystko? Chyba wszystko. Misja została wykonana, już nie mogę nic przynieść, nie? Nie. Ufer, jo, cię kręca, tam jakie muszą być ciekawości. No ale nie otworzymy tego teraz, kiedy tu siedzi. Może w nocy. Henk. Jest robota przy kopalni. Przy kopalni? Jaka może być robota przy kopalni? Potrzebuję kogoś, kto będzie pilnował do niej wejścia. Inaczej strażnik nie odważy się otworzyć bramy. Zaraz, zaraz. Czyli mam być przy otwieraniu bramy do kopalni pełnej pełzaczy? Zgadza się. O cholera. Cóż, na pewno nie będę podejmował takiej decyzji w obecnym stanie. Pomóż mi wytrzeźwieć. To na zdrowy umysł zdecyduje, czy ryzykować dla ciebie życie. Jak mam ci pomóc?
Słyszałem, że nasz alchemik pracuje nad jakimś specyfikiem, który wspomaga koncentrację. Tak sobie myślę, czy może nie zadziałałby podobnie jak sole trzeźwiące? Ale wiesz, że sole trzeźwiące nie służą do zwalczania działania alkoholu. Jak nie, jak tak? Przynieś mi je, to się przekonamy. Jak przyniosę, to pójdziesz pilnować kopalni? Tak, pójdę. To zaraz wracam. Proszę bardzo. A, nie mogę mu dać specyfiku, który zamieni go w wilka. No nic, szkoda. Gdzie był ten nasz ziomuś, alchemik? Chyba tutaj, co? Pewny co do tego nie jestem, ale wydaje mi się, że z prawej strony. No tak, teraz już na 100% jestem przekonany. Mam nadzieję, że tutaj przynajmniej nadal siedzi. Witam serdecznie. Potrzebuję twoich soli trzeźwiących. Jasne, proszę. O. Tak po prostu? Tak, ktoś musi mi je w końcu przetestować. Sam je będziesz zażywał? Nie, dam je komuś. To uważnie mu się przyglądaj, zanotuj wszystkie obserwacje i zdaj mi relację. Postaram się. Kurwa, wreszcie coś było w miarę proste. Nie musiałem... Byłem przekonany, że przyjdę po te solo, on powie iść tam, kurwa, on mi to dał. Dzięki, dzięki. Alchemik Koch, słuchaj, mam te sole trzeźwiące. Wina je, kurwa. Jak żelki. To to żelki? Takie proszę, coś w przyszłości będziecie mieli. Świetnie, teraz patrz nie do wiarku. Obserwuj. Nie buduj tak napięcia, bo padnę. Ale na ziemię? Wiesz, kiedy już upadniemy, to najlepsze, co możemy zrobić, to wstać. Cóż, zgadzam się. Wspaniale. Najważniejsze to mimo upadków iść do przodu, cały proste. Czas będąc sobą. Bo gdybyś nie był sobą, to byś był kimś innym. No. Ciekawa obserwacja. Pójdziesz pilnować Nie byłbyś kopalnię? Sobą, gdyby byłbyś Oczywiście, kimś innym. Że tak. Przecież mieliśmy umowę. Trzeba być lojalnym i nie obgadywać nikogo za plecami, bo słowa ranią bardziej niż miecz. Najlepsi przyjaciele na zawsze. Miło mi. Idź do wejścia. Zaraz tam przyjdę. Do zobaczenia. No i super. Hank załatwiony. Mam pewnego świra, który potencjalnie mógłby się zgodzić na takie przedsięwzięcie. Myślę, że gdzieś on tu jeszcze te AU kurwa swoje robi, prawda? AU! O kurwa. No dobra, ta średnio AU robisz. Wilk. Ośmy nie pogadamy, ty. Ja mam cię zabić? O nio. Niczego tu nie znajdę. Zamienił się w wilka i co? Pogrzeb wszystkich. Aż ty gałganie. Nie miałem wyboru. Chciałeś mnie zagryźć. Au. I nosi świeć nad jego duszą. Słuchaj, ty mi pomożesz, Arte? Potrzebuję kogoś do ochrony kopalni. Jestem zajęty. No oczywiście. Oczywiście, że jesteś zajęty. To może ty? A, już ci tu nie ma, ale tam jesteś. Co tam robisz? O kurwa, ty. Hej, nie wyglądasz mi na wilczego syna. Co zrobiłeś, że pozwolili ci wejść do środka? Trochę musiałem się nabiegać. Cholera, nie mam na to czasu. Mamy umówiony odbiór drewna. Czemu do tych zakutych łbów nigdy nic nie dociera? Może mógłbym jakoś pomóc? W sumie liczyłem, że to zaproponujesz. Dostawę miał odebrać tutejszy kowal, ale uciekło mi jak ma na imię. Gdybyś go odnalazł i powiedział, że czekamy tutaj z zamówionymi materiałami, to może uda się nam to szybko załatwić. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, srebro i stal. Słuchaj, może ty pomóc. Nie możesz po prostu wpuścić tych drwali? Nie mają żadnego potwierdzenia na swoje słowa. Równie dobrze mogą próbować wwieźć do środka jakąś kontrabandę. Jeśli nie chcesz do nich dołączyć, daj mi spokój. Ten jaki ciągle wkurwiony. Pal bagiennach, może farmer nam pomoże. Chcesz pomóc? Ucz mnie. Nie, ucz mnie, tylko chcę. Nie, raczej nie chcesz. Tak myślałem. Nie ma takiej opcji dialogowej. Chociaż powinienem mieć, byłoby śmiesznie. Ale coś sądzę, że nikt nie wpadł na taki idiotyczny pomysł. Gdzie jest ten gościu, co tutaj nam to zlecenie na to koło? A czego ty tam szukałeś, ha? Na to koło zębate załatwił. Ty mi nie pomożesz. Ty może? Potrzebuję kogoś do pilnowania kopalni.
Powodzenia. Wątpię, by ktoś chciał tam teraz wejść. Nie mam na myśli schodzenia. Chcę, by ktoś pomógł strażnikowi pilnować bramy, gdy ten ją dla mnie otworzy. Nic takiego. A, to w sumie mógłbym zrobić. Tylko wiesz, strasznie mi kark zesztywniał. Spałem ostatnio na czymś niewygodnym i wdał mi się w mięsień jakiś ból. Jakbyś mógł zaradzić, by coś takiego nie powtórzyło mi się w przyszłości, to byłbym bardzo wdzięczny. W jaki sposób mam to zrobić? Tutaj, w Wilczym Leżu, jest rodzina, która zajmuje się myślistwem i sprzedażą łuków. Jej głową jest niejaki Gaston, ale chodzi mi o jego córkę, Lucy. W jaki sposób ona ma ci pomóc? Lucy jest bardzo dobra w rękodziele. Podobno potrafi robić świetne zestawy dla podróżników. Porozmawiaj z nią i załatw, żeby zrobiła dla mnie wygodną poduszkę podróżną, którą mógłbym cały czas mieć przy sobie. Dzięki temu, jak gdzieś zasnę, zawsze będę miał co sobie podłożyć pod głowę. No to mamy umowę. To mamy umowę. Dokładnie. Powodzenia. Dzięki, dzięki. Dobra. Załatwimy mu tą poduchę i myślę, że jesteśmy gotowi wyjść. Wejść do kopalni. Gdzie ja znajdę teraz tam Lucy? O, Nelson, witam, wróciłeś. Jak tam? Ojciec dał ci spokój? Myślałem, że tak będzie, ale on oszalał. Wychwala mnie, jaki to ze mnie myśliwy i chce zorganizować jakieś wielkie polowanie. Co mam teraz zrobić? Wszystko poszło nie tak. Może powiedz mu prawdę. Żartujesz? Wyrzuciłby mnie z domu. Dziękuję za pomoc, ale muszę sobie jakoś sam poradzić. No dobra, pogadam ze swoim starym. A, chyba nie pogadam ze swoim starym. Pogadam z Lucy. Potrzebuję jedną poduszkę podróżną. Nie ma sprawy. Zaraz będzie gotowa. O! No jak myślisz, jak powiedział, że jest dobra w rękodziele, to trochę inaczej sobie wyobrażałem, jak to się potoczy. Dzięki! Poduszka podróżna. Proszę bardzo. Idziemy oddać, wracamy do misji, idziemy porozmawiać z kowalem i rozpierdalamy te zajebane pełzacze, co tam się znajdują. Mam wrażenie, że w ogóle z 1000 razy lepiej mi idzie nagrywanie odcinków, jak jestem zmęczony. Proszę, teraz ciebie. Na przykład nie jestem i jakoś tak, nie wiem. Za bardzo się chyba enjoyuję grą i za mało trochę poddymę. No to jest wykonane. Na pewno świetnie spełni swoje zadanie. Podobnie jak ja. Idę pilnować tej bramy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czy tyle wystarczy? Mam nadzieję, że tak, więc chodźmy. Nie przedłużajmy tego wszystkiego, nie ma co ogarnąć trzeciej osoby. Mówi dwóch, trzech, no to mamy dwóch, to myślę, że jest gituwa. Aha, jeszcze możemy zdać raport naszemu tutaj alchemikowi. Naszemu, no. Alchemikowi tutaj Wilczego Leża. Ale trochę nam koleżka pomaga, to prawda. Ej, ty. Jezgan. A nie mogę ci zdać raportu? Jezegan. Chciałem, że mam ci zdać raport, kolego. Zwykle przekraczam. Podróż do wnętrza kopalni. Razem dwóch ludzi do pilnowania bramy kopalni. Strażnik powinien je teraz otworzyć. No już idę. Idziemy, widzowie. Jeszcze tylko pogadamy z kowalem, że tutaj drewno jest do odebrania. To tutaj? To tutaj powinno być, nie? Słuchaj, panie Einar. Podobno zamawiałeś dostawę drewna. Zgadza się, ale tych nierobów wciąż tu nie ma. Już ja sobie porozmawiam z Knutem o dotrzymywaniu danego słowa. Płacimy mnóstwo złota za najlepszej jakości drewno, ale nic mi po nim, jeśli nie będzie dostarczone na czas. Krednar nie chce wpuścić drwali do środka. Cholera, co go tak nagle uderzyło, że przepisy i dokumenty ma ponad zdrowym rozsądkiem? No nie no. Weź ten papier i załatw, żeby to drewno dotarło tu do mnie tak szybko, jak to możliwe. Kurwa mać, no chłopaczek na posyłki, jak ja tu jestem giga kurwa kogi z wojownikiem i ci zadupcam po drewno, zaraz mnie szlak trafi. Już przekazałem po kursę dobrą informację do ciebie, że ci drewno dotarło, jeszcze mam po nią zapierdalać. Słuchaj, puszczasz go i mnie nie wkurwiasz. Einar ma dla ciebie potwierdzenie odbioru.
Ale te wszystkie obraźliwe słowa już mógł sobie darować. Dobra, przekaż kolegom, że mogą wejść. Pijos. Droga wolna. Lepiej się pośpieszcie. Einar się już niecierpliwi. Wielkie dzięki, przyjacielu. Jesteśmy twoimi dłużnikami, ale czy mógłbym poprosić cię o jeszcze jedną przysługę? Nawet nie wiemy gdzie... Nie zechciałbyś może pomóc nam zaciągnąć tego drewna do kowala? Miejmy to już z głowy. Jak mam ci to... Hajwus! Nie, ty sobie żartujesz chyba teraz. A, dobra. O. Już zrobione. Nawet nie wiem jak ci dziękować. Nie mam nic cennego, czym mógłbym ci podziękować. Ale weź proszę te kilka jabłek. Świeże i soczyste. Idealne po ciężkiej pracy fizycznej. No tak, tak. Dzięki za jabłka. Super nagroda, dzięki. Dobra robota. W końcu mogę wracać do pracy. Masz tu trochę złota za fatygę. Posłuchaj, no to... jestem już sporo po terminie. Jeśli Ulryk się o tym dowie, to własnoręcznie mnie oskuruje. To jeszcze mam zrobić? Pomożesz mi dokończyć robotę, a ja przygotuję dla ciebie coś specjalnego w mojej kuźni. Uwierz mi, będziesz zadowolony. No oczywiście, że tak. Teraz rozmawiamy. W takim razie nie traćmy czasu i bierzmy się do roboty. Chodź za mną, pokażę ci co i ja. Now we talking. No to chodź. Dalej. To ty się ślimaczysz, panie ślimak. Dalej, no chodź tu kurwa, bo 37 minut ja tu dzisiaj miałem normalnie do kopalni wejść. Słuchaj. Z Jonem to se nie pogadam chyba dzisiaj, no. Jak ty tak będziesz szedł. Spieszysz się czy nie spieszysz? Idziesz czy nie idziesz? Halo. Przytnij te kłody tak, by miały długość mniej więcej dorosłego faceta. Ja w tym czasie zacznę rozgrzewać palenisko do odpowiedniej temperatury. No dobra, tniemy. Tyk. Przed wiekami w tych piecach przez całą dobę topione było srebro na oręż i pancerze dla naszych wojowników. W czasach przed najazdem Myrtańczyków każdego roku zaopatrywało się tu nawet kilkuset wilczych synów. Walenie młotów było podobno tak mocne i jednostajne, że można było dostrzec delikatne fale rozchodzące się po tafli jeziora u podnóża naszych gór. Wilcze Leże było drugą największą twierdzą po Vardal. Ale to właśnie stąd pochodzili najlepsi rzemieślnicy na całej wyspie. Ale masz spory. Dawne podania mówią nawet o pancerzach tak wytrzymałych, że nawet ostrze z magicznej rudy nie potrafiło go przebić. Dziś ta kuźnia to tylko cień jej dawnej chwały. Zupełnie jak my. Wybacz, pewnie nie chcesz tego wszystkiego słuchać. Robię się trochę sentymentalny w tej pracowni. To właśnie tutaj mój ojciec i dziadek nauczali mnie wszystkiego o fachu kowala. Słucham. Chętnie posłucham narodzie. Mało który Szluk się sam nie spali. Słuchacze. Jesteś wyjątkiem. Widzę, że udało ci się już pociąć pierwszą porcję drewna. Kurwa, jak śmierdza. Możemy przejść do następnego zadania. Weź te metalowe pręty. Rozgrzewasz je w palenisku po jednej sztuce. Później idziesz na kowadło i obkuwasz je na zmiany z lewej i z prawej strony, aż nie wyjdzie półkole. Na samym końcu schładzasz to, co wykułeś i powtarzasz proces czterokrotnie. Wszystkie potrzebne sprzęty są tu w rogu pracowni. Gdybyś mnie potrzebował, to będę w pracowni obok. Muszę przygotować stop do odlatu. Czy on nas nauczy teraz kowalstwa? Dzięki temu nie będę musiał się uczyć ogólnie? Fajnie by było. Ty, ale sprzęt, a pręty? Skończyłem ciąć drewno, teraz mam się zająć przykowaniem metalowych prętów. Zaczynam od rozgrzania jednego, obkuwam go na kowadle z lewej i prawej, a na sam koniec chłodzę otrzymany kawałek. No dobra, zróbmy masówę. 1, 2, 3 i chyba 4 mamy zrobić. 4. Dobra, teraz kowadło, cyk. Z lewej, z prawej, git. O kurczę, to trochę trwa. Znaczy nie jest to jakieś turbo czasochłonne. Ale jakbym chciał masówę robić, to trochę trwa. Dobra, już widzę, że taką masówę robię. W sensie tak szybko robię, że mi się zbugowała animacja. Pierdalam w tym przycisk. Dobra, wiadro z wodą. Pyk, chłodziłem, cacy. Chłodziłem, cacy. Chłodziłem, cacy. Wiecie, czy ja się nauczę teraz kowalstwa?
Ja muszę mieć chyba jakieś... Możliwe, że to jest misja na kowalstwo, więc już mi się to podoba. Mission complete. Masz świetne tempo, chłopcze. Aż ciężko uwierzyć, że nie pochodzisz z kowalskiej rodziny. Oba piece działają już z pełną mocą. Za niedługo będziemy mogli odlewać. Chodź, zajmiemy się teraz skórzanymi mocowaniami. No dobra. To ty chodź. Nie. Uff. Save ich, bo ostatni save mam... Który mam ostatni save? 8 a nie, to 4 dni temu. Ostatni save mam, widzowie, godzinę i 10 minut temu, więc... Może warto tutaj save'ować. Siadaj przy tej niedźwiedziej skórze i zacznij wycinać cienkie paski na długość ręki. Ja przygotuję obicia. Fajnie było, jakby mi się internet naprawił. Bym mógł chociaż skórze tego, odcinek zrzucić. Wycinaj skórę niedźwiedzia. No dobra, to wycinamy. Na czym to ja stanąłem? Ach tak, najazd Myrtańczyków. Niewiele pism zachowało się z tamtych czasów. To była długa i paskudna wojna. Mimo druzgocącej przewagi Myrtańczyków, za nic nie mogli zdobyć żadnej z naszych twierdz. W akcie desperacji i tchórzostwa zaczęli sprowadzać na wyspę kolejnych magów ognia. I tak w ciągu kilku tygodni wyspę pokryła pożoga, a w powietrzu nieustannie unosił się popiół. Nie było dla nich żadnych świętości. W gruzach legły nawet nasze świątynie Adanosa i miejsca modłów do przodków. Wilczy synowie wyznają Adanosa. A może dlatego tutaj wszystko spalone? Przynajmniej do przybycia Myrtańczyków. Nasz naród miał liczne wierzenia. Wierzono w siły natury, obecność duchów przodków, ale i w samego Adanosa. To Vardal było główną świątynią i biblioteką naszych przodków. Gdy Vardal legło w gruzach, upadła też nasza kultura. Widząc, że w najczarniejszej godzinie mogli liczyć wyłącznie na siebie, nasi rodacy porzucili ówczesne wierzenia. I tak już pozostało po dzień dzisiejszy. Ze względu na naszą historię, Ulryk stara się jednak utrzymać jak najlepsze relacje z magami wody. Ależ się zagadałem. Sądzę, że tyle pasków powinno nam już wystarczyć. Dobra robota, chłopcze. Dzięki. Nie zostało nam już wiele pracy na dziś. Pobiegnij do mojej kuźni i wyciągnij z kufra formę do odlewu. Tylko uważaj, by jej nie połamać. Jasna sprawa. Co tu tak właściwie tworzymy? Co dokładnie? Długo by można było opowiadać. No i tak byś pewnie nie zrozumiał, jakie to ma dla nas znaczenie. W wielkim skrócie, można to porównać do magów wody i ich kapliczek Adanosa. My stawiamy wilcze łby na znak szacunku i pamięci dla naszych przodków. A teraz biegnij po te formy. Srebro i stal zaraz będą odpowiednio rozgrzane. No dobra. To a propos zastanawiania się nad tym, co znajdziemy w tym kufrze, znajdziemy odpowiedź. Właśnie w tym momencie. Włókno cięciwe. No co, nie wezmę? Oczywiście, że wezmę. Forma. Jest forma robiona. Forma trzymana. Jest forma też posiadana. Hej, ty. Mam formę. Mam formę. Doskonale. W takim razie możemy zaczynać odlewanie. Okej. Spójrz na ten łeb. Na chuja wykuwałem. Wspaniały, groźny, ale i majestatyczny. Ten srebrny kolor tylko dodaje mu powagi. To nasz tajny stop stali i srebra. Proporcje tego wytrzymałego i lekkiego metalu są przekazywane u nas z pokolenia na pokolenie. Ten symbol będzie nas godnie reprezentował już w najbliższym czasie. Gdyby nie twoja pomoc, to pewnie musiałbym tu spędzić kilka najbliższych dni. Miałem nawet prosić Devira, ale jemu w głowie tylko kucie mieczy. Zgodnie z danym słowem, ulepszę jeden z twoich pancerzy. A, to już umiem. Znaczy, to już mam. Zabij cię za darmo i sam zadbam o potrzebne materiały. Łe. Chwila. No dobra, no. Ulepsz pancerz, wyśmienity. No ten już mamy. Tropiciela, Raxos, ten nie chcę ulepszać. Dzięki. Przyjdę tu, kiedy będę potrzebować ulepszenia do pancerza, bo ty to jednak umiesz ulepszanie do pancerza. A teraz idziemy wreszcie do tej jebanej kopalni. Tu jest ta kopalnia. Słyszałem, że ruszasz do kopalni. Muszę przyznać, że jak na miastowego, to masz sporo odwagi.
Już dość się nasłuchałem o tym miastowym. Wybacz, to z przyzwyczajenia. Większość ludzi z Archolos, których poznajemy, to zwykłe mięczaki. Jedynie złoto i wino im w głowach. Zmierzasz do czegoś? Owszem, skoro już idziesz na dół, to będę miał do ciebie prośbę. Mój przyjaciel Gaur był strażnikiem w kopalni. Pech chciał, że akurat miał wartę, gdy pełzacze zaatakowały. Wiem, że nie powinienem liczyć na zbyt wiele, ale chciałbym, byś spróbował go odszukać tam na dole. Nawet jeśli już nie żyje, to chciałbym wiedzieć, że umarł jako wojownik i mieć pewność, że zostanie odprawiony z tego świata, jak przystało na wilczego syna. Czyli? Zgodnie z naszą tradycją, ciało wojownika powinno zostać spalone. Nie mogę znieść myśli, że może gdzieś tam leżeć i być jak wikingowie przez te obrzydliwe pełzacze. Czemu sam nie ruszyłeś do środka? Uwierz mi, próbowałem. Niestety Ulryk uznał, że do kopalni nie może zejść nikt, kto ma jakieś powiązania z ludźmi, którzy zostali tam na dole. Twierdzi, że to mogłoby spowodować dodatkowe, niepotrzebne ryzyko. Szanuję jego decyzję, ale Gaur to mój przyjaciel, a do tego mamy przecież nasze tradycje. Jego ciało nie może tam tak leżeć. Kim będziemy, jeśli porzucimy to, co czyni z nas wilczych synów? Dobra, rozejrzę się za twoim przyjacielem. Dziękuję. Uważaj na siebie i pokaż tym cholernym bestiom, co znaczy prawdziwy ból. A, jeszcze jedno. Gdyby Gaur nie żył, to rozpoznasz go po sygnecie z fioletowym kamieniem. Był w jego rodzie od wielu wieków. O, dobra. O, skóra niedźwiedzie, dzięki za 300 golda w kieszeni miałeś. Dobra, otwieramy tą kurwa strażnik. Co do otwarcia bramy? Tak, tą bramę. Tak, otworzę ją. Mam tylko nadzieję, że twoi koledzy porządnie mi przypilnują pleców. Ja mam nadzieję, że wyrośnie ci włos na klacie. Nie wiadomo, czy jakiś nie podszedł pod same drzwi. No, to staram się. Broń w gotowości. Pamuję dwa. Dobra, niczego tu nie ma. O! A teraz posłuchaj mnie uważnie. To by się spodziewał. Zostawię te drzwi otwarte i będę przy nich czatował razem z ludźmi, których sprowadziłeś. Gdybyś chciał stamtąd uciec, nic cię tutaj nie zatrzyma. Musisz tylko krzyczeć z daleka, żebyśmy mogli zawczasu przygotować się do zamknięcia ich za tobą. Daj spokój. Ucieczka nie będzie konieczna. Tak. W razie jakby była, postaraj się przynajmniej nie ściągać ich za dużo. Jasna sprawa. Idę. Nie ma co przedłużać. No dobra. Okej, okay, czyli rozumiem, że możemy troszeczkę te robale tutaj zaciągać i oni nam pomogą. Strażnik otworzy dla mnie bramę kopalni. Muszę jak najszybciej znaleźć Jona, bo przeżycie wśród tych pełzaczy musi być bardzo trudnym wyzwaniem nawet dla specjalisty. No dobra, w takim razie szybki sejwik i ruszamy. Dobra, myślę, że nie będzie kłamstwem. O! Czuję się. Lokalizacja. Coś miałem powiedzieć, że nie będzie kłamstwem coś, ale już zapomniałem co. A, że nie będzie kłamstwem, że nie odwiedzimy dzisiaj prawdopodobnie całej tej lokalizacji, szczególnie, że ta lokalizacja się kurwa wczytuje. To oznacza, że ta lokalizacja nie będzie mała. A raczej czeka nas tutaj spore wyzwanie. Zanim ona się wczyta, to zatrzymię wam. O kurwa, widzowie, jak ciemno. Czy masz już coś innego w lewej dłoni? O kurwa, co to trzymam w lewej dłoni? Ty, odpalaj mnie pochodnie, bo ja tu nic nie widzę do chuja. Zwłoki. Menzulka, pochodnia, przyda się. Pochodnia, przyda się. Gdzie mam iść? Górą, dołem, prawo, lewo, kurwa. Dobra, chodźmy na razie tędy. Przede wszystkim najbardziej zależy mi na tym srebrze. Myślę, że za trochę golda uda mi się je sprzedać. W razie czego. Nie wiem, ile kosztują te samolotki srebra, które wydobywam, ale wiem, że mam ich w kurwę. Może uda się z nich jakąś fajną zbroję sklecić. Trochę mam ich, no. Tylko nie wiem, gdzie je znajdę. Samolotki srebra. Może gdzieś tutaj widzicie. Ja osobiście... O, jest 80 i każdy warty 20, no sprzedam je za trochę mniej. Ale może ktoś faktycznie się skusi tutaj. Pełzacz wojownik. To pełzacz wojownik to jest wojownik Boby. O kurwa, chyba że jest ich 15, to już jest trochę przypał.
Dobra, bierzemy pochodnie, bo tu kurwa nie, no nie, jak ja mam biegać z pochodnią, z bronią, to mnie za szlach trafi. Bierzemy, widzowie, kurczę, oświecenie. Mamy jakieś oświecenie tutaj? Światło. Święty płomień. 5 minut. Może być. Tyk. Zadziała? Mamy dyskotekę, ale przynajmniej kurwa będę coś widział i nie będę musiał tego trzymać pochodni w lewej dłoni. Czy ogólnie trzymać pochodni. Bierzemy zwłoki. Czaszłyk. No dobra. Kill off. A to jest wyeksploatowane, wyeksploatowane. Kill offa też nie mogę podnieść. Wyeksploatowane niestety. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Wyeksploatowane. Dobrze. Tutaj jakaś zupa. Siu. To. Nie. To. Zupy. Dobra. Tu mamy jakąś notatkę. Spisana na szybko notatka wilczego syna. Znalazłem ją w kopalni. Zaraz przeczytamy. Tutaj mam jakieś zwłoki. W ogóle to jest niesamowite, ale to zaraz wam powiem. Pamiętna notka. W pracowni Bodowina znalazłem ją w pobliżu wilczego leża. W końcu udało nam się znaleźć jakąś robotę. Ludzie są tutaj strasznie nieufni, ale nie wyglądają na nieuczciwych. To już czytaliśmy. Ja bym pomyślał, że budowanie dźwigu to taka... Nie, to nie to? A w pobliżu dźwigu to znalazłem, czyli to nie ta notatka, którą mi teraz chodzi chyba. Nie, to już notatkę przeczytaliśmy. To jest ta chyba. Ten cholerny alchemik musiał mnie oszukać. Zapewnia mnie, że po przestudiowaniu tej księgi będę mógł miotać ognistymi kulami. Tyle tygodni oszczędzając żołgu na jedno, na jej kupno poszło na marne. Początkowo myślałem, że to wina słabego oświetlenia w kopalni, ale ślęczę nad tymi tekstami już od kilku dni i dalej nie zrozumiałem ani słowa. Do tego to ciągle syczenie za ścianami. Nie mogę się skupić. Gdy tylko wrócę na powierzchnię, będę musiał wyjaśnić sobie parę spraw z tym oszustem. Ja myślę, że po prostu nie miałeś odpowiedniej many w sobie, gościu. Dobra, schodzimy na dół. Nie wygląda to jak turbo bezpieczne zajęcie, więc walimy save'a. Ty! Ale save'ik się śrub! Tak szybko się zapisał. Patrzcie, aż jeszcze raz specjalnie dla widza zapiszę, patrzcie. No i to jest lokalizacja. To mi się podoba. Tak to ja mogę się bawić, kurwa, jak tu mi się save'y tak szybko zapisują. Mamy mega dużo tych strzał. Trochę ich obijemy tutaj, pełzaczy żołnierzy. Tyle ile możemy i schodzimy. Mam nadzieję, że zanim zejdę, to już mnie nie zabiją, prawda? Proszę mnie nie zabijać. Proszę, proszę przestać. Natychmiast. O kurwa, zabiją mnie zanim zejdę. Jest przypał, widzowie. Szybko. Jeden. Ciężkie zadanie przed nami jednak. O wiele cięższe niż bym sobie... O, jaki wczyt. O, nie mam teraz nic i nie widzę. No, no, no. Jest tu nieciekawie. Przynajmniej na samym początku. To zejście będzie najgorsze, bo je kurwa... One tu mnie gonią. Trzeba zejść może gdzieś tutaj. Próbować. Ich najpierw nie wkurwić od razu. A może skok? Skok może zostanie wykonany. No tam o, tu jest drabina. Może tu na mnie nie napadną 40 pełzaczy. Spróbujmy. Tutaj może się zorientują, co się dzieje. Słyszę już kurwa ze 3 jakieś wielkie jebane robale. Ewakuacja, ewakuacja, spokojnie. Wyciągamy mnie, znaczy tego. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Co ja kurwa strzelam? No nie jest to kurwa najłatwiejsza lokalizacja na świecie, widzowie. Ale mam jeszcze jeden pomysł, który może tutaj zadziałać. Tak, że mamy 50 minut odcinka, więc tylko walimy jeden pomysł. Ten pomysł nazywa się przyzwanie kurwa wszystkiego, co mam w eku. Mam tu jakiegoś zajebistego golemsa albo coś takiego, co mi pomoże. Golemsa może nie mam, bryłę lodu mam. Może nie, zniszczenie zła, może nie, spowolnienie, może nie. Szkielet goblin albo zwykły szkielet. Może przyzwanie zębacza, o. Zębacz wydaje się nawet chyba lepszy. To coś takiego zróbmy. Mam nadzieję, że zdążę... Kurwa, nic tu nie widać. Gdzie tu jest jakaś drabina, halo?
Ty umiesz drabiny? Tam widzę na dole zwłoki. W ogóle to jest niesamowite, to dokończę sobie myśl. Niesamowite jest to, jak nagle momentalnie praktycznie zmieniamy w takich klimatach swój wyraz twarzy i swoje wypowiedzi. Już jest bardziej mrocznie, to też zmieniam na bardziej mroczne, wiadomo. Kurwa, teraz to bym sobie chyba solo poradził. Ale dobra, przyzwijmy kurwa z 7 tych zębaczy. Ile w lesie? No bi. Nie mogę więcej, niestety. Dawaj. Pyk. O kurwa. O, to strzela we mnie, co się dzieje, widzowie? Pełzań truteń? Czym ty jesteś w ogóle? Dobra, jesteśmy na dole, szybki saveik. Ej, to nie będzie łatwa lokalizacja, jakbym się spodziewał, że będzie. Bardzo mi się to nie podoba. Spokojnie, larwa pełzacza. Oj, coś mnie tu atakuje. Pełzacz wojownik. Najgorsze to zejście, bo nagle się rzucałem w 15. Wycofka. Jakaś poteczka. Dobra, teraz jak już zeszliśmy, to jest pół biedy. 45 sobie życia. Przestań mnie larwą pełzacza atakować. Ty coś w ogóle bijesz? Spoko. No, tak średnio. Ale chyba wybuchasz, prawda? Oj, wybuchasz. Nie wiem, czy zadajesz mi hapę. Dobra, ale my mamy zajebiste te potki, prawda? Czy nie mamy? Nie, bo była taka potka, co mi odnawia cały czas życie. Po 2%, ale chyba jej nie mam. No nic, widzowie, jest 51 minut odcinka. Ja myślę, że po prostu sobie pochodzę po tej lokalizacji. Pozbieram, co tu jeszcze zostało z tych kurczę górników. Nie ma czego plądrować. I kiedy gdzieś będziemy się znajdować... O, to chyba znalazłem jego koleżkę, bo jest jakiś medalion. Gdzie ja mam te medaliony? Do góry chyba. Nie, gdzie ja mam medaliony? Tu są. Nie, to amulet siły, to nie wiem, czy to ten. Dobra, pochodzę, jak znajdziemy Jona, to oczywiście się w tamtym miejscu zaczniemy następny odcinek, a teraz pozwólcie mi sobie wydobyć kilka tutaj bryłek. Złoża, o ile są w ogóle do... Nie, wszystkie wyeksploatowane. No nic, ale mamy i tak 52 minuty, więc widzowie, widzimy się na Twitchu albo codziennie dwa razy tutaj. No i tyle. Jeszcze możecie zobaczyć Rwanda. 4,5 tysiąca osób widziała, a ty jeszcze nie. Co? Do zobaczenia. Fajna muzyczka.